Witam was serdecznie i zapraszam do wsłuchania się w niszowe opowieści. W drodze do pracy, na spacerze czy w czasie sprzątania. Przyjemnego słuchania. Witam was serdecznie w Niszowie i zanim zaproszę was dzisiaj do wysłuchania kolejnej z niszowych opowieści, chciałabym najpierw podziękować, podziękować przede wszystkim tym, którzy trafili tutaj po tak długiej przerwie i obiecać, że postaram się te moje opowieści Nagrywać bardziej regularnie, tak mniej więcej co trzy tygodnie. Także dziękuję, że tutaj zawitaliście ponownie. Dziękuję Wam też za wszystkie komentarze, subskrypcje, lajki. To są bardzo miłe gesty dla kogoś, kto w ciszy i samotności opowiada do mikrofonu różne historie. Dzisiejsza opowieść będzie też wyjątkowo długa. Związane to jest z burzliwym życiem bohaterki tej opowieści, ale zastanawiałam się przez chwilę nawet, czy nie podzielić tej opowieści na dwie części. Zupełnie brak mi jest wyczucia w tej kwestii, więc dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy wolicie dłuższe odcinki, czy krótsze, takie powiedzmy do 30, może 40 minut. A teraz opowieść. Opowieść, którą obiecałam Wam już dawno. Opowieść o burzliwym życiu jedynej córki Józefa Stalina, Swietłany. Zanim jednak skupimy się na jej barwnym losie, chciałabym wam krótko opowiedzieć o jej mamie, Nadieżdzie, bo tak miała na imię. O kobiecie, która jako młodziutka dziewczyna związała się z Józefem Wisarionowiczem. Była jego żoną, towarzyszką, urodziła mu dwójkę dzieci – a w wieku 31 lat pewnej ciemnej, zimnej listopadowej nocy popełniła samobójstwo strzelając do siebie z małego damskiego pistoletu. Nadyżda urodziła się na początku XX wieku, a dokładnie w 1901 roku w Baku, w niezwykłym wówczas przemysłowym mieście Mieście pełnym nierówności społecznych pod koniec tzw. pierwszego bumu naftowego, kiedy z każdym dniem wzrastały niepokoje społeczne, wybuchały kolejne strajki i dynamicznie rozwijał się ruch robotniczy. Ale to nie z tym miastem związana była większość jej dzieciństwa i młodość. Nadjeżdża dorastała w stolicy Gruzji, w Tbilisi które nazywano wówczas Tyflisem. Trudno rozeznać się w jej korzeniach, przede wszystkim na skutek kolorowej legendy kreowanej później przez Swietłanę. Swietlo Swietłana lubiła mawiać, że jej matka pochodzi z rodziny niemiecko-gruzińsko-cygańskiej. Zwłaszcza ta cygańskość świetnie wpisuje się w życie Swietłany. Jakkolwiek by nie było, rodzice Nadi, Olga, Siergiej od początku byli szczerze zaangażowani w działalność rewolucyjną. Stąd nie jest niczym dziwnym, że w którymś momencie w ich domu, przez który przewijało się wielu młodych działaczy ruchu robotniczego, trafił Józef Wisarjonowicz Dżugaszwili. Nie ma również nic dziwnego w tym, że młody rewolucjonista z romantyczną biografią i ciemnymi, głębokimi oczyma. Zrobił na nastoletniej wówczas Nadii ogromne wrażenie. Niektórzy twierdzą, że życie tych dwojga już wcześniej splotło się w skomplikowany węzeł. Podobno w 1903 roku, a więc kiedy Nadia miała zaledwie dwa latka, Stalin uratował życie małej dziewczynce, chroniąc ją przed utonięciem w Morzu Kaspijskim. Inna plotka to plotka o rzekomym romansie młodego Stalina z matką Nadjeżdy, Olgą, która nie stroniła od znajomości z przystojnymi rewolucjonistami. Zostawmy jednak plotki i romantyczne opowiastki i przejdźmy do faktów. Miłosny związek między Nadjeżdą i Józefem zaczął się na dobre pod koniec I wojny światowej w Carycynie. A więc w dzisiejszym Wolgogradzie na południu Rosji, gdzie Stalin przebywał jako pełnomocnik do spraw zaopatrzenia w żywność właśnie południowej Rosji. Towarzyszyła mu tam w roli sekretarki, a w zasadzie maszynistki Nadia. Stalin mieszkał i pracował wówczas w obitym pluszem i niebieskim jedwabiem w wagonie kolejowym, który należał wcześniej do cygańskiej śpiewaczki. I to tam, i wtedy zostali kochankami. Nie wiemy, ile jest prawdy w pogłoskach, że odbyło się to niekoniecznie za zgodą Nadi. To, co się jednak wtedy wydarzyło, na zawsze pozostanie tajemnicą, ale wiemy, że jakkolwiek wyglądała ta ich pierwsza bliskość, wyniknęło z niej czternastoletnie małżeństwo. Pobrali się w 1918 bądź 19 roku. Nadzieżda miała więc mniej więcej 19 lat, Józef 39. Ona była młodziutką dziewczyną bez przeszłości, bez osiągnięć. On miał za sobą bogatą historię, zarówno osobistą, jak i zawodową. Dla niej Stalin był pewnie pierwszą miłością i pierwszym kochankiem. On był wdowcem, miał na koncie małżeństwo. Syna Jakowa i najprawdopodobniej jeszcze syna z romansu, z której z syłek w ogóle bogate życie rewolucjonisty. Cóż za nierówność. Chyba też stąd moje wrażenie, że Nadia przez całe małżeństwo walczyła o to, żeby zaistnieć. Żeby zaistnieć w tej relacji, w tym świecie. Walczyła różnymi środkami, również awanturami, zmiennymi nastrojami i histerią. Ale walczyła też ucząc się, podejmując studia we Wszechzwiązkowej Akademii Przemysłu czy pracując. Nadia musiała bardzo szybko dorosnąć, nie mając wsparcia ani w ciągle zajętym mężu, ani w rodzicach, bo ojciec, podobnie jak mąż, zajęty był rewolucyjnymi dziełami, a matka rewolucyjnymi kochankami. Nadjeżda urodziła Stalinowi dwójkę dzieci. W 21 roku syna Wasilia, a 5 lat później córkę Swietłanę. Ale Nadjeżda nie pogrążyła się w macierzyństwie. Nie była specjalnie czułą i troskliwą matką. Zdarzyło się nawet, że zarzucała mężowi zbytnią pobłażliwość, zwłaszcza wobec córki. I to raczej pierworodny syn był jej bliższy w tej. Rodzinnej układance. Myślę, że warto też powiedzieć, że nie brakowało w tym małżeństwie dobrych momentów. Z listów wynika, że między małżonkami bywała i czułość, i bliskość, i pożądanie, tylko z czasem jakby coraz mniej. Postać jej męża jest na tyle dominująca, że w ogóle trudno jest mi dostrzec, odnaleźć w tym obrazie prawdziwą Nadię. Zarzuca się jej często, że bywała humorzasta, żeby nie powiedzieć niezrównoważona, porywcza, potrafiła publicznie kłócić się z mężem, a nawet ośmieszać go czy upokarzać. Wielu historyków doszukuje się, czy sugeruje u Nadji różne zaburzenia psychiczne. Łącznie z psychozą maniakalno-depresyjną. Mówi się i pisze o jej atakach zazdrości, histerii, sugerując, że zrównoważona to ona raczej nie była. Wiemy na pewno, że Nadia cierpiała na bardzo poważne migreny. Udawała się nawet z tego powodu wzorem XIX-wiecznej arystokracji do wód. Myślę jednak, że nie ma sensu stawiania diagnozy pacjentce która od dawna nie żyje i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tej diagnozy zweryfikować. Na pewno była to niepokorna kobieta, która za wszelką cenę próbowała zaistnieć w tym męskim przecież świecie. Pracowała, uczyła się, potrafiła nawet wstawić się za aresztowanymi znajomymi ze studiów. Mam też wrażenie, że nie podchodziła tak zupełnie bezrefleksyjnie do. Rewolucyjnego dzieła. W czasie czystki 21 roku była nawet co prawda na bardzo krótko, ale wykluczona z partii. Przejdźmy do wydarzeń z nocy 8 na 9 listopada 1932 roku. Nadia miała zaledwie 31 lat. Od 14 lat była żoną ojca narodów. Tego wieczoru w wili Woroszyłowa świętowano piętnastolecie rewolucji. Z tej okazji na hucznej imprezie spotkał się kwiat rewolucyjnego towarzystwa. Byli tam Mołotow z żoną Poliną, Ordzonikidze, który pełnił funkcję tamady, czyli takiego jakby szefa imprezy, Bucharin, Kalinin, jeden z braci Mikojan, Kaganowicz, Budionny i wielu innych. Nadia, zwykle nie przywiązująca uwagi do stroju, na tą okazję ubrała się wyjątkowo starannie. Nałożyła czarną suknię z wyhaftowanymi różami. Przypięła też sobie do sukni świeżą różę. Nie wiem czemu, ale myślę, że ten fakt miał znaczenie dla rozwoju sytuacji. Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo tego wieczoru wystroiła się Nadia. Impreza była huczna. Nadia siedziała przy stole naprzeciwko męża, który jednak nie zwracał na nią uwagi. Bezwstydnie, żeby nie powiedzieć bezczelnie, flirtował z atrakcyjną żoną Jegorowa. Po alkoholu pozwalając sobie na prostackie zaloty, rzucając w przystojną brunetkę kulki z chleba. I tutaj nieodmiennie przychodzi mi do głowy określenie którego bardzo dawno ani nie słyszałam, ani nie używałam, a mianowicie końskie zaloty. Nie mam jednak wątpliwości, że te umizgi męża nie umknęły uwagi Nadii, której żonie by to umknęło. Raczej nie mogła być, więc w dobrym nastroju. W którymś momencie wzniesiono kolejny polityczny toast za zniszczenie wrogów państwa. Cóż za miły powód, żeby się napić. Nadia nie podniosła kieliszka. Nie wiemy dlaczego. Może była po prostu zamyślona i przegapiła toast, a może nie miała już ochoty na alkohol. Rozłościło to Stalina, który rzucił w żonę skórką pomarańczy, bądź papierosami tutaj różne źródła podają i zawołał: Ej, ty, pij. I to była kropla, która przelała kielich. Nadia zerwała się i wycedziła, Nie jestem ej. Mam wrażenie, że w powietrzu zawisło niewypowiedziane, i nie jestem dla ciebie ty. Mam imię i towarzyszę ci w życiu, w pracy i w łóżku od nastu lat. Nadia wyszła. Pobiegła za nią zmartwiona sytuacją Polina Mołotowa. To też bardzo ciekawa postać. W ogóle chodzi mi po głowie podcast o kremlowskich damach. Jak byście mieli ochotę taki usłyszeć, to dajcie znać. Polina starała się uspokoić wzburzoną Nadję, odprowadziła ją do domu, czyli pod pałac ucieczny, gdzie wówczas mieszkali Stalinowie, i tam zostawiła ją samą. Co w tym czasie robił Stalin? Bo przecież nie wybiegł za żoną i nie zawołał: Kochanie, poczekaj, przepraszam. Przez jakiś czas bawił się jeszcze w tym towarzystwie, później według osobistego ochroniarza wodza Niejakiego własika udał się do podmoskiewskiej daczy na powiedzmy to randkę z pewną damą. I to tam miała zadzwonić domyślna nadzieja. nie był to przecież pierwszy raz. Nie wiemy, czy to prawda. Wiemy, że niezależnie od tego, o której Stalin wrócił do domu, poszedł prosto do swojej sypialni, nie zaglądając do pokoju żony. Następnego dnia to pracująca u Stalinów Karolina Til weszła jako pierwsza do sypialni Nadi. Niektórzy twierdzą, że drzwi były zamknięte od środka i trzeba je było otworzyć siłą. Tak czy inaczej, służąca znalazła martwą Nadię na podłodze w kałuże krwi. Co ciekawe, nie obudziła w pierwszym odruchu męża. Poinformowała natomiast najpierw, telefonicznie szefa ochrony i parę innych osób. Jako jeden z pierwszych pojawił się sekretarz komitetu Wykonawczego partii Janiu Kidze i to on wziął na siebie ciężar poinformowania Stalina o śmierci żony. I jak twierdzi wielu znajomych wodza, pierwsze godziny po śmierci Nadi były jednymi, bądź jednymi z bardzo niewielu, kiedy Stalin okazywał: Prawdziwe, żywe emocje. Co ciekawe, mam wrażenie, że jego przeżywanie skupione było bardziej na nim samym. Okaleczyła mnie, miał powiedzieć, kiedy dowiedział się o samobójstwie żony, a ja słyszę, jak śmiała, jak mogła mi to zrobić. Nie zmienia to faktu, że w oficjalnym nekrologu, w gazecie pod tytułem Prawda, napisano następnego dnia: W dniu tym i tym zmarła wierna. I aktywna członkini partii nadjeżdża Lujewa, ani słowa o tym, że przez 14 lat była towarzyszką życia Stalina. Stalin nie pojawił się też na pogrzebie żony, był tylko na wystawieniu zwłok, które nie wiedzieć dlaczego miało miejsce w moskiewskim gumie, czyli w domu towarowym. Niektórzy twierdzą, że po śmierci Nadi Stalin, jakby okamieniał do końca, że jej śmierć wyznacza początek największego terroru w Związku Radzieckim, jakby razem z nią umarły resztki człowieczeństwa Stalina. Do dzisiaj można też oczywiście spotkać hipotezę, że śmierć Nadi nie była samobójstwem, że w gniewie i w kłótni zastrzelił ją mąż. Kiedy się nad tym zastanawiam, to powiedzmy, z psychologicznego punktu widzenia nie wydaje się to wykluczone. Brutalny, agresywny i na dodatek, na dodatek mocno pijany mąż w kłótni strzela do kobiety, której nijak nie mógł zdominować, i którą był pewnie zmęczony. Jednak mimo wszystko bardziej przemawia do mnie wersja o samobójstwie, o samobójstwie z rozpaczonej kobiety. Która przez lata znosiła brutalność męża, agresję, również fizyczną, znosiła kolejne kochanki i kolejne aborcje, zniewagi i brak czułości. Bliscy Nadierzdy twierdzili, że młoda kobieta myślała o rozwodzie, tylko jak odejść od Ojca Narodów. Być może była to jedyna droga ucieczki, którą wówczas dostrzegła. Jednocześnie mam wrażenie, że nadjeżdża kochała męża, że walczyła o jego uwagę i jego czułość, a kiedy zrozumiała, że walkę przegrała, że walka skończona, w akcie desperacji strzeliła do siebie. Dla mnie chyba najlepszym podsumowaniem życia nadjeżdy, ale również i Swietłany, tak trochę już wybiegając, są słowa właśnie tej ostatniej, która lata później powiedziała. Żałuję, że moja matka nie wyszła za cieśle. Aczkolwiek, jak spojrzymy na światową historię, to z tym cieślą świetla, Swietłana też nie najlepiej trafiła. Swietłana, jedyna córka tego związku, miała w chwili śmierci matki 6 lat. Jej rodzony brat Wasili 11. I tak dotarliśmy do naszej głównej bohaterki. Urodzonej w 26 roku córki Józefa Stalina i Nadjeżdy Aliłujewej. Do kobiety, która do dzisiaj budzi takie emocje w Rosji, że możecie znaleźć na YouTubie świeże rozważania, czy Swietłana, uciekając ze Związku Radzieckiego, zdradziła ojczyznę. Czy ucieczka była zaplanowana, a ile to milionów dolarów dostała za swoje wspomnienia, a w ogóle to była szpiegiem, alkoholiczką, rozpustnicą i, mieszkając przez chwilę w Tbilisi, biła swoją najmłodszą córkę, wieszakiem. Ale my zaczniemy od początku. Nie możemy powiedzieć, że dzieciństwo Svetłane było sielskie i anielskie, ale w porównaniu z innymi było na pewno dostatnie. Wyrosła na Kremlu, bawiła się na kremlowskich uliczkach i wdrapywała na carpuszkę, czyli XVI-wieczną armatę, która do dzisiaj stoi na terenie Kremla. Chodziła do modelowej szkoły dla dzieci ważnych towarzyszy w czasach, kiedy na rosyjskiej głubince dzieci nie miały ani czym pisać, ani na czym pisać, a szkoły zimą zamykano, bo nie było czym ich ogrzewać. W jej szkole... Swietłana mogła grać w szachy, w domino i uczyć się angielskiego. Była bystrą dziewczynką, lubiła czytać, lubiła się uczyć, w odróżnieniu do brata. Bez wątpienia była też ulubienicą ojca, który ją faworyzował. Matka, jak wspominałam, w stosunku do dzieci była raczej oschła i zasadnicza, a jeśli już zdobywała się na czułość, to raczej w stosunku do małego wasi. Na szczęście Swietłana miała Nianię, prostą kobietę z jednej z rosyjskich wsi, która czule i troskliwie opiekowała się dziewczynkom i opowiadała jej bajki na dobranoc. Swietłana była tak bardzo związana z Nianią, że później powierzy jej wychowanie, jańczenie swoich dzieci, a jej śmierć w 1956 roku zostawi ją w poczuciu całkowitego samotnienia. W jej dzieciństwie. Obecni byli też dziadkowie ze strony matki. Nie było za to siłą rzeczy rodziców ojca. Dziadek, wisarion Dżugaszwili, już dawno zapił się na śmierć, a matka, a babka, przepraszam, Jekatarina Geladze, zwana przez wszystkich Kekę, mieszkała daleko od Moskwy, bo w stolicy Gruzji, Tbilisi, i Swietłana spotkała ją tylko raz. Po latach napisała, że odebrała ją jako surową i nieprzejednaną. Nie było tutaj żadnej więzi, choćby dlatego, że babka mówiła tylko po gruzińsku, a Swietłana nie władała ojczystym językiem swojego ojca. Śmierć matki wyznacza koniec tego najbardziej beztroskiego okresu w życiu. Swietłany. Dzieciom oczywiście nie powiedziano wówczas... Że matka popełniła samobójstwo. Wymyślono jakąś chorobę, a o okolicznościach śmierci matki świetlana dowiedziała się dużo, dużo później, bo dopiero na początku lat 40., kiedy ucząc się pilnie angielskiego, znalazła w angielskojęzycznej gazecie artykuł na ten temat. Popędziła wtedy do babci Olgi, szukając potwierdzenia, pewnie w zasadzie zaprzeczenia. Z tej historii nie wiemy, jakimi słowy babcia powiedziała jej wtedy, że to prawda. Wiemy jednak, że był to jeden z tych momentów w jej życiu, który nieodwracalnie ją zmienił. Coś we mnie pękło, napisze po latach, i będzie od tej chwili żyła z myślą, że matka nie kochała jej wystarczająco mocno, by żyć dalej, a ojciec był choćby pośrednio. Odpowiedzialny za śmierć matki. Co ciekawe, Swietłana zapamiętała jedną jedyną radę, jaką dała jej matka. A mianowicie któregoś dnia Nadia narysowała ręką wokół serca Swietłany kwadrat i powiedziała, Tu musisz chronić wszystkie sekrety. Swietłana nigdy się tego nie nauczyła. Swietłana była bez wątpienia ulubienicą ojca który nijak nie umiał odnaleźć się w relacjach z synami, ani z synem z pierwszego małżeństwa Jakowem, ani z Wasilim, który rósł pod jego bokiem, nigdy nie zbudował, ani chyba nawet nie próbował za bardzo zbudować dobrych relacji. Inaczej było ze Swietłaną. Ją ojciec nazywał wrubelkiem, muszką ptaszkiem i motylkiem, brał na kolana, przytulał. I rozpieszczał. Najbardziej beztroskie chwile dzieciństwa Swietłany związane są z pobytami na daczy w podmoskiewskim Zabułowie, gdzie w latach 1919-1932 rodzina często spędzała wakacje i weekendy. Swietłana spędzała tam czas na wędkowaniu, pieczeniu w ognisku bażancich jaj na huźdawce, w domku na drzewie, w towarzystwie innych dzieci i rodziny, a ulubiony wujek, Mikołaj Bucharin uczył ją jeździć na rowerze. Ojciec wpadał i wypadał, a kiedy go o coś prosiła, mawiał, czemu prosisz, wydaj mi rozkaz, a ja go spełnię w mnieniu oka. Nie wiemy, ile Swietłana rozumiała z okresu wielkiej czystki z lat 30. czy choćby głodu na Ukrainie. Raczej niewiele była małą dziewczynką, pomimo że wielki terror dotykał również członków jej rodziny. Cały ten świat i życie świetlane zmieniło się w czerwcu 1941 roku, a więc po agresji Hitlera na Związek Radziecki. Na początku wojny Stalin wysłał córkę do Soczi, nad Morze Czarne, a... Um, Później, kiedy tam zrobiło się również niebezpiecznie, do Kujbyszewa, gdzie ewakuowano członków rządu, dyplomatów i mumielenina. Aczkolwiek mumielenina w czasie II wojny światowej przebywała trochę gdzie indziej. To tam właśnie z angielskiej gazety Swietłana dowiedziała się, że jej matka popełniła samobójstwo. W czerwcu 1942 roku, już po odepchnięciu Niemców od Moskwy, Swietłanie pozwolono wrócić do stolicy. Nie była ona już małą, słodką dziewczynką, a raczej zbuntowaną, szukającą miłości nastolatkom. Kiedy miliony Rosjan walczyły z Niemcami, Svetłana spędzała czas na tańcach, seansach filmowych, słuchaniu jazzu i hucznych imprezach. Na jednej z takich imprez szesnastoletnia Swietłana poznała 38-letniego Aleksieja Kaplera, uznanego wówczas scenarzystę, reżysera i lowelasa. W zgodzie ze wszystkimi regułami między tą dwójką rozpoczął się romans. Chodzili do kina, galerii, na spacery, wymieniali się książkami. Najprawdopodobniej była to relacja platoniczna, mimo to Kapler. Zapłacił bardzo wysoką cenę za tą znajomość. Oskarżono go o szpiegostwo, aresztowano, rok więziono na Łubiance, później zesłano do Workuty, skąd zwolniono go po pięciu latach, ale zakazano wracać do Moskwy. A kiedy złamał ten zakaz i pojawił się w stolicy, aresztowano go ponownie. To po aresztowaniu Keplera doszło do pierwszej. Poważnej kłótni między córką a ojcem. Na tyle poważnej, że w jej czasie Stalin uderzył Swietłanę w twarz. Te wojenne wydarzenia, które dotknęły Swietłanę osobiście i dotkliwie, a mam na myśli nie blokadę Leningradu czy bitwę pod Stalingradem, a właśnie. Wiedzę o tym, że matka odebrała sobie życie i aresztowanie Keplera, być może również śmierć jej przyrodniego brata Jakowa, który był Svetłanie bliski, nieodwracalnie coś w niej zmieniły. W niej i w, w jej relacji z ojcem. Sama powie po latach, że przejrzała wtedy na oczy. Jednocześnie tego głodu miłości, tego rozpaczliwego szukania czułości który Kepler jakby rozbudził, czy wydobył na powierzchnię, nie dało się już zatrzymać. W czasie wojny Swietłana zapisała się też na Moskiewski Uniwersytet. Chciała studiować języki i literaturę piękną, ale ojciec uznał, że takie kierunki to grożą przynależnością do bohemy artystycznej i że historia będzie lepszym wyborem. Na studiach Swietmana poznała swojego pierwszego męża, Gregoria Morozowa. Znowu żyd, pomyślał pewnie ojciec. To raczej on, Grisza, zabiegał o jej względy niż na odwrót i bardzo szybko się jej oświadczył. Pobrali się bez hucznego wesela, bez błogosławieństwa czy choćby obecności ojca, chociaż pewnie za jego milczącą zgodą. Chwilę później, w 1945 roku, Swietłana urodziła swoje pierwsze dziecko, syna, jakżeby inaczej, Józefa. A dwa lata później jej pierwsze małżeństwo się rozpadło. W tym małżeństwie od początku nie układało się najlepiej. Swietłana prawie natychmiast zaszła w ciążę, później w kolejną i kolejną. Według jej słów w czasie tego krótkiego przecież małżeństwa, Poddała się trzem bolesnym aborcjom, które wówczas traktowane były w zasadzie jak środek antykoncepcyjny. Była bardzo młoda i zmęczona, bez wahania, zdecydowała się więc na rozwód, który był szybką formalnością. Ale to dzięki temu krótkiemu małżeństwu świetłanie udało się jakby wyrwać z pod ojcowskiej kurateli i rozpocząć. Bardziej swoje życie. Szybko jednak wyszła drugi raz za mąż, tym razem za zgodą, a najprawdopodobniej, jak sama twierdziła, z inspiracji ojca. Jej mężem został Juri Żdanow, syn Andrzeja Żdanowa. Stalin bardzo cenił i lubił Żdanowa ojca, i to najprawdopodobniej on skłonił swietłanę do tego związku. Tutaj będzie teraz taka wstawka edukacyjna. Możecie to nazwisko kojarzyć z pojęciem tak zwanej Żdanowszczyzny, które oznaczało skrajną kontrolę, represję, a co za tym idzie, stagnację w życiu kulturalnym w Związku Radzieckim, i które rzeczywiście jest związane z osobą ojca drugiego męża Wietłany. Ślub odbył się w 1949 roku. W 50 roku przyszła na świat ich córka Jekatarina, a chwilę później małżeństwo się rozpadło. W tym też czasie Swietłana ukończyła studia historyczne i od razu już z własnej woli i decyzji zapisała się na studia magisterskie z literatury rosyjskiej. W pierwszych latach po wojnie, wbrew oczekiwaniom na fali tego powojennego entuzjazmu, represje wcale nie ustały ani się nie zmniejszyły. W końcu lat 40. dotknęły one również bliskich, świetłanych, jej ciotki i wujków. Bliskość ze Stalinem czy rodzinne więzy nie chroniły przed terrorem. Można mieć wręcz wrażenie, że w tym czasie wódz postanowił jakby pozbyć się tych, którzy go dobrze znali, którzy dużo wiedzieli o jego życiu czy przeszłości. Aresztowano i zesłano na przykład Żenie Aliujewą, Al wdowę po Pawle, bracie nadjeżdy i starszą siostrę nadjeżdy, Annę Redens. Tak dla przykładu Żenie oskarżono o szpiegostwo, kontakty z codziencami. So i o trucie męża, który zmarł 10 lat wcześniej na no, tak serca. Żeby to nie było takie straszne, to byłoby nawet śmieszne. Trudno powiedzieć, co myślała o tym Swietłana. Na ile obarczała ojca odpowiedzialnością za to, co się działo. Wiemy, że rodzina Alujewych skupiła swój żal i złość na Berii. I to jego oskarżali o Wszystkie nieszczęścia, które dotknęły wówczas rodzinę. Być może dlatego, że Beria był szefem NKWD, a pewnie też w myśl starej zasady dobry car, tylko doradcy i urzędnicy źli. Małżeństwo Swietłany ze Żdanowym od początku skazane było na porażkę. Na dodatek okazał się zupełnie zdominowany przez swoją matkę, której Swietłana z wzajemnością szczerze nie znosiła. Swietłana szybko podjęła decyzję o rozwodzie, ale bała się reakcji ojca. Z tym, że starzejący się Stalin dość szybko się z tym pogodził. W ostatnich życiach Stalina Swietłana nie spotykała się z nim często. A kiedy dzwoniła, zwykle słyszała towarzysz Stalin zajęty. Ostatni raz. Spotkali się w grudniu, mniej więcej trzy miesiące przed jego śmiercią, w dniu urodzin ojca. Stalin był pijany, otoczony pochlebcami, zmuszał córkę do tańca. I tak nadszedł 1 marca 1953 roku. Tego dnia późnym wieczorem znaleziono Stalina w pokoju jego ulubionej wówczas daczy, na podłodze, w kałuże moczu. Ale zamiast od razu zadzwonić po lekarza, poinformowano najpierw Berię, Maleńkowa i Mołotowa. Lekarza wezwano dopiero następnego dnia rano. Problem polegał jednak na tym, że większość dobrych lekarzy gniła wtedy w więzieniu, co było efektem tak zwanego kremlowskiego spisku lekarzy. Tego dnia przywieziono też do ojca Swietłanę. Zjawił się też pijany w sztok Wasilii, który, nie panując zupełnie nad emocjami, wykrzykiwał, że ojca zamordowano. Ale to córka czuwała przy umierającym ojcu i serce pękało jej z żalu, jak napisała później. Jednocześnie obserwowała posunięcia i intrygi najbliższych współpracowników ojca. Czy zastanawiała się już wtedy? Co śmierć ojca oznacza dla niej. Stalin zmarł 5 marca, późnym wieczorem. Życie w Związku Radzieckim zatrzymało się. Wyobraźcie sobie, że ponad 100 osób zostało stratowanych na śmierć w kolejce do wystawionych zwłok Ojca Narodu. Swietłana na pewno czuła smutek i żal, ale mam też nieodparte wrażenie, że czuła też ulgę. Ulgę. I strach przed przyszłością. Rzeczywiście wiele się zmieniło. Rozgorzała brutalna walka o władzę, z której ku zaskoczeniu wielu zwycięsko wyszedł niepozorny Nikita Chruszczow, ten nadwo nadworny błazen, którego zresztą Stalinowi przedstawiła jego druga żona, a matka świetlany Nadjeżda. Już parę tygodni po śmierci Stalina. Aresztowano jego syna. Po około 100 dniach od śmierci Stalina aresztowano tego, który przez wielu uważany był za jego następcę szefan KWD Berię. Do dziś nie wiemy, jak Beria zginął. Najprawdopodobniej został rozstrzelany. Był to bardzo trudny czas dla Swietłany. Wtedy też straciła swoją ukochaną mianię. Co ciekawe, spotkała wtedy ponownie swoją pierwszą, tą platoniczną, nastoletnią miłość, a mianowicie zwolnionego wówczas z więzienia Aleksieja Keplera. Mimo, że Kepler był świeżo po ślubie, nie przeszkadzało to ani jemu, ani Swietłanie zostaniu kochankami. Romans nie trwał długo. Aleksiej nie zamierzał wiązać się ze Swietłaną na dłużej czy poważnie z czym Swietłana niekoniecznie umiała się pogodzić. W akcie desperacji odwiedziła nawet żonę Keplera i poinformowała ją o trwającej relacji między nią a Keplerem, na co ta ostatnia wybuchnęła jej śmiechem w twarz. Ale tak naprawdę z każdej strony Swietłanę otaczała, osaczała w zasadzie wielka polityka. W lutym 1956 roku na 20. zjeździe KPZR Chruszczow wygłosił słynny, tajny referat, choć taki tajny znowu nie był, o kulcie jednostki i jego następstwach. Referat, w którym ostro skrytykował Stalina i stworzony przez niego system. Mówił o masowych aresztowaniach, o morderstwach. O egzekucjach bez procesu i nieludzkich torturach. Swietłana dowiedziała się o treści tego referatu na kilka godzin bądź na kilka dni przed jego wygłoszeniem. Tutaj różne źródła różnie podają. Po latach napisała, że po lekturze miała ochotę zawyć z rozpaczy i uciec gdzieś z dala od ludzi i z dala od siebie. Nie zrobiła tego. Z kamienną twarzą zeszła na dół i powiedziała do Mikojana: Wszystko to zupełna prawda. Wiedziałem, że zrozumiecie, towarzyszko, usłyszała w odpowiedzi. I tak zaczął się w jej życiu okres ostracyzmu, izolacji i wycofania. Wtedy też Swietłana oficjalnie zmieniła nazwisko. Przestała być Swietłaną Stalin. I mimo, że proponowano jej nazwisko drugiego męża, czyli Żdanowa, zdecydowała się na nazwisko matki Aliłujewa. Nie sądzę, że była to próba odcięcia się od politycznego dziedzictwa jeszcze nie wtedy. Raczej zostało to wymuszone ówczesną sytuacją polityczną. W rozpaczliwym poszukiwaniu wsparcia i otuchy Swietłana na początku lat 60. ościła się, oczywiście w obrządku wschodnim. Było to krótko po śmierci jej brata, który najpewniej zapił się na śmierć w wieku zaledwie 41 lat, aczkolwiek krążyły też pogłoski, że został zamordowany, które z pewnością do Swietłany docierały. Był to też moment, kiedy po latach spotkała swojego kuzyna Iwana Fanidze. Znali się jako dzieci, ale później zniknął jej z pola widzenia. Jego rodzice z rozkazu jej ojca zostali aresztowani i zesłani na Syberię, a chłopiec błąkał się po niańkach i domach dziecka, a później i jego zesłano do Kazachstanu. Nikt z rodziny nie wyciągnął ręki do małego chłopca. W czasie odwilży zwolniono go i łaskawie pozwolono wrócić do Moskwy. Wtedy się spotkali i pobrali. Swietłana we wszystkich ważniejszych relacjach z mężczyznami szybko i uparcie dążyła do małżeństwa. Jakby sądziła, że ślub że małżeństwo to jakiś taki bezpieczny azyl, przystań, która zapewni jej wieczne poczucie bezpieczeństwa. Tym razem był to ślub cerkiewny, czyli nieuznawany wówczas przez państwo. Jednak Iwan nigdy nie podźwignął się po swoich przeżyciach, a Swietłana nie umiała żyć z jego mrokiem. Związek ten trwał niespełna rok. Nasza bohaterka niechętnie przyznawała się później do tego małżeństwa, jakby wstydząc się, że poraniła już i tak zdruzgotanego człowieka. Lata 53-66, czyli od śmierci ojca do ucieczki do Stanów, były dla Swietłany bardzo trudne. Nie żeby potem było łatwiej, ale po kolei. Być może, żeby oswoić sytuację, żeby poukładać sobie własną historię, żeby spróbować zrozumieć, właśnie wtedy Swietłana zaczęła pisać pod namową jednego z przyjaciół bardzo osobisty pamiętnik, który świat pozna później pod tytułem 20 listów do przyjaciela. Pogłoski o tym, że Swietłana pisze wspomnienia, Szybko dotarły do władz i systematycznie wzywano ją na rozmowy czy raczej przesłuchania. Cały czas była na cenzurowanym. Co ciekawe, rękopis jej wspomnień szybciej trafił za granicę niż ona sama. Ale na razie, jesienią 1963 roku, Swietłana trafiła do jednego z moskiewskich szpitali na operację wycięcia migdałków. I to właśnie tam. I wtedy poznała Brajesha Sinha, indyjskiego komunistę, dyplomatę i, żeby było romantycznie, syna Radży z regionu Uttar Pradesh. A że Swietłana już wtedy dobrze mówiła po angielsku i na dodatek czytała właśnie biografię Gandhiego, w związku z tym miała do niego parę pytań. Spacerowali więc po szpitalnych korytarzach, dyskutowali w szpitalnej stołówce, poznawali się. Światłana szybko dowiedziała się, że Synch ma bardzo chore płuca. Zabrała go więc do sanatorium nad morze czarne. Chyba pierwszy raz miała kochanka i przyjaciela w jednej osobie. Ale system oczywiście o Światłanie nie zapomniał i utrudniał jej życie jak tylko można było. I tak na przykład kiedy Synch z powodów wizowych Musiał wrócić do Indii przez 16 miesięcy. Nie zezwalano mu na powrót. A kiedy wrócił, Swietłana szybko zrozumiała, że jego choroba niepokojąco się posunęła. Mimo tego był to krótki czas w życiu Swietłany, że ta czuła się nie tylko kochana i szczęśliwa, ale też spokojna. Jakby ten mężczyzna obdarował ją swoim spokojem, i akceptacją rzeczywistości. Nie zmieniło to jednak oczywiście jej podejścia do małżeństwa. Swietłana chciała poślubić Sinha. Mieli też ku temu powody bardzo prozaiczne, a mianowicie ślub ułatwiałby formalności wizowe i podróżowanie. W tamtym czasie odsunięto już od władzy Chruszczowa, a schedę po nim objął nijaki Leonid Breżniew. I Nikt nie myślał o tym, żeby Swietłanie cokolwiek ułatwiać. A stan zdrowia Sinhas w zasadzie z każdym tygodniem istotnie się pogarszał. Niedługo później zmarł, odszedł spokojnie w jej obecności. Nie zdążyli się pobrać. Po jego śmierci Swietłana postanowiła, że spełni jego prośbę i osobiście rozsypie jego prochy nad Gangesem. Ku swojemu zdumieniu, bez większych problemów, uzyskała wówczas zgodę na wyjazd do Indii. I 19 grudnia 1966 roku z moskiewskiego lotniska Seremietiewo wyleciała do Indii. W Moskwie zostały jej dzieci, syn Józef, który studiował już medycynę i właśnie się ożenił, i córka Katia, która dopiero zaczynała studia. Swietłane Indie oszołomiły. Nic w tym dziwnego. Ta czterdziestoletnia kobieta pierwszy raz była za granicą, ale też nadzwyczaj szybko Swietłana odnalazła się w inności i różnorodności tego świata. Dotrzymała też słowa i osobiście zawiozła urnę z prochami ukochanego jego rodzinie. Brała też udział w uroczystości nad Gangesem. To w jego rodzinnej posiadłości postanowiła najpierw przedłużyć pobyt w Indiach. To najpewniej też tam po raz pierwszy pomyślała o wyjeździe do Stanów, a w zasadzie o ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Myślała też o tym, żeby wydać na zachodzie swoje wspomnienia i w ten sposób zarobić na życie za granicą trudno nawet wyobrazić sobie jakie rozterki wtedy przeżywała. Pierwotnie miała wracać z Indii po miesiącu. Po różnych perypetiach przedłużono jej pobyt do 15 marca. 6 marca Swietłana wróciła do Delhi i pierwsze co zrobiła, to odzyskała odebrany jej zaraz po przyjeździe paszport. W tym, jak i w ucieczce do ambasady Stanów Zjednoczonych pomógł jej bez wątpienia fakt, że zbliż zbliżał się 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet, święto, które Rosjanie wówczas hucznie obchodzili. I tak 6 marca wieczorem Swietłana wsiadła w taksówkę i kazała zawieźć do amerykańskiej ambasady. Niespeszona stanęła przed młodym strażnikiem. Wręczyła mu swój paszport i powiedziała, kim jest. 66 rok. W zimnej wojnie panuje co prawda odprężenie, ale nie możemy powiedzieć, że stosunki między Związkiem Radzieckim a USA były choćby poprawne. A u drzwi ambasady stoi córka Józefa Stalina i prosi o polityczny azyl. To nie była prosta sytuacja dla nikogo. Ani dla Swietłany, ani dla ambasadora Boelsa, ani dla Związku Radzieckiego, ani dla Stanów, ani dla Indii. Podróż Swietłany do Stanów przez Włochy i Szwajcarię, gdzie spędziła parę tygodni, przypomina akcję z jakiejś sensacyjnej powieści. Ten jej pobyt w Szwajcarii zaowocował później plotką, że podjęła tam z sekretnych kont pieniądze zgromadzone dla niej przez ojca. Ale jej późniejsze życie nie świadczy raczej o tym, żeby dysponowała jakimiś milionami. I tak zaczął się nowy rozdział w jej życiu, ale jeśli miała nadzieję, że uwolni się w ten sposób z ścienia ojca, gorzko się pomyliła. Zwłaszcza w pierwszych latach w Stanach otoczona była intrygami, ochlepcami próbującymi wykorzystać tę znajomość. Często szpiegami. Jej rozmowy były podsłuchiwane, jej listy do dzieci były czytane, analizowane i nieczęsto docierały do adresata. Pewnie była też świadoma, na jakie niebezpieczeństwo naraża swoje pozostawione w Moskwie dzieci, które stały się teraz narzędziem manipulacji. I tak na przykład w 1967 roku Józef i Katia. Pojawili się w programie zachodnio niemieckiej telewizji, w którym prosili matkę, żeby wróciła do Związku Radzieckiego. Do Stanów Swietłana przyleciała 21 kwietnia 1967 roku, ale już wcześniej, w czasie pobytu w Szwajcarii, ustaliła z prawnikami i wydawcami szczegóły dotyczące publikacji jej wspomnień, czyli książki pod tytułem 20 listów do przyjaciela, dostała za nią Swietłana 1,5 miliona dolarów, z czego bodajże 200 tysięcy przeznaczyła na budowę szpitala imieniem Sinha dla biedoty w Indiach. Te pieniądze na pewno ułatwiły jej rozpoczęcie nowego życia. Ale należy pamiętać, że Swietłana nigdy wcześniej w życiu nie dysponowała dużymi pieniędzmi i zupełnie nie umiała nimi gospodarować czy inwestować i szybko traciła te pieniądze na nieprzemyślane wydatki. Ale za to nasza bohaterka świetnie odnalazła się w świetle kamer. Pierwsze parę zdań powiedziała dziennikarzom zaraz po wylądowaniu. Lubiła publiczność, była dowcipna, Elokwentna świetnie mówiła po angielsku. Oczywiście na początku znajdowała się stale w centrum uwagi. Ciągle ktoś przychodził, dzwonił, chciał z nią porozmawiać. Z czasem jednak zainteresowanie jej osobą powoli zaczęło przygasać. Światła reflektorów być może kompensowały jej samotność i tłumiły tęsknotę za dziećmi. Swietłana próbowała do nich dzwonić i pisać, ale relacje stawały się coraz chłodniejsze. Niedługo później dostała list od syna, który pisał: Uważam, że odcięłaś się od nas na zawsze. Pozwól więc, że będziemy żyć tak, jak chcemy. A to przecież był syn. Syn był tym, który w ogóle próbował podtrzymywać na początku jakiś kontakt z matką. Jednocześnie wiedziała, jak przedstawiają ją radzieckie media. Najlepiej pokazuje to wypowiedź pewnego dostojnika cerkiewnego, który w radzieckiej prasie napisał: Teraz będzie cytat. Kobieta, mająca za sobą kilka małżeństw, porzuciła swoje dzieci, zdradziła swój naród, oczerniła swojego ojca, sprzedała się za garść dolarów. A w ogóle to niczym matka, jest niezrównoważoną histeryczką. Taka opinia o Swietłanie pokotuje w Rosji do dziś. Na pewno niełatwo było to udźwignąć. Mniej więcej po roku pobytu w Stanach Swietłana poznała Louisa Fischera, sporo starszego od niej syna rosyjskich imigrantów o romantycznej biografii. Pracował on jako dziennikarz, korespondent wojenny, pisał książki i wykładał na uniwersytecie. Swietłana interesowała go najbardziej jako córka Stalina, którego miał zresztą okazję poznać osobiście. A Swietłany on interesował jako mężczyzna, partner i kochanek. Swietłana tak samo jak nie umiała być w związku, nie umiała być sama. I tak. W wieku 41 lat zakochała się w fiszerze z intensywnością uczuć nastolatki. Na przykład po wspólnym pobycie na uroczystościach pogrzebowych Martina Luthera Kinga, Swietłana napisała do Fischera, że siedząc obok niego poczuła nagle coś dziwnego, coś na kształt ślubu, połączenia dwóch dusz które będą sobie wierne na zawsze i przysięgną sobie dobro do końca życia. Piszera to na zawsze i do końca życia jakoś wyjątkowo nie wzruszyło, a raczej przestraszyło. Być może to dlatego od następnego spotkania traktował ją dużo chłodniej, a ona dzwoniła, pisała w listach o miłości, a czasami reagowała złością. I gniewem. Bez wątpienia targały nią silne uczucia. Romans trwał dalej, ale to też nie było tak, że Swietłana tylko romansowała. W tym czasie dostała też kartę stałego pobytu w Stanach, zrobiła prawo jazdy, pisała kolejną książkę i kupiła dom. Fischer z biegiem czasu coraz bardziej się od niej dystansował. A ona mimo tego. Nie umiała zrezygnować z tej relacji. Pisała do niego. Bez ciebie nieustannie się lękam. Moje życie rozpada się na kawałki. Nic nie potrafię. Albo zwariuję, albo umrę. Nie zostawiaj mnie bez kontaktu. Trzeba przyznać, że brzmi to już dość niepokojąco. Któregoś jesiennego wieczoru swietłana pojechała do niego. Fischer był wtedy w domu z inną kobietą, postanowił więc nie otwierać. Straciła wtedy zupełnie kontrolę nad sobą i emocjami. Krzyczała, szlochała. Próbowała dostać się do środka, a w efekcie roztrzyskała szklane panele w drzwiach, a Fischer wezwał policję. I kiedy wyobrażam sobie tą dorosłą kobietę pod drzwiami domu kochanka, w histerii poranioną i zagubioną, jest to dla mnie Jedna z najbardziej przejmujących sytuacji w jej trudnym życiu. Niedługo później ukazała się jej kolejna książka pod tytułem Only One Year, Tylko jeden rok. Była to inna książka niż 20 listów do przyjaciela, w których Światłana jakby dokonywała egzorcyzmów, czy może pewnego rodzaju katarzis. i Rozliczenia z latami swojego dzieciństwa i wczesnej młodości. W swojej drugiej książce opisywała drogę do Stanów przez Indie, Włochy i Szwajcarię, ale też swoje refleksje na temat historii i polityki. Tą książkę napisała też inna kobieta, mimo iż nie minęło znowu tak wiele czasu. Odważyła się w niej na przykład skrytykować nikogo innego jak Lenina który wówczas był ciągle w Związku Radzieckim bohaterem bez skazy. Nic więc dziwnego, że wprawiła radzieckie władze we wściekłość. To wtedy zaczęto rozpowszechniać okutującą do dziś plotkę, że to wcale nie ona jest autorem tej książki, tylko jakiś straszny, ukryty wróg Związku Radzieckiego. A Swietłana? Swietłana podążyła bez wahania za nową miłością. Była ona wówczas pewnego rodzaju, dzisiaj byśmy powiedzieli, celebrytką Swietłana. Często dostawała zaproszenia czy prośby o kontakt od różnych, nieznanych jej wcześniej ludzi. I tak z końcem 1969 roku zaprosiła ją do siebie Olga Wana Wright, wdowa po bardzo znanym amerykańskim architekcie Franku Lloydzie Wright. Pani Wright zapraszała ją do prowadzonej przez siebie na farmie w Arizonie, a w zasadzie do prowadzonej na farmie w Arizonie fundacji. Owa fundacja nie cieszyła się dobrą opinią, uchodziła za rodzaj bractwa, żeby nie powiedzieć sekty. W każdym razie była to dość osobliwa grupa, ale skąd Swietłana mogła o tym wiedzieć. Svetlana czekało spotkanie z niezwykłą kobietą. Nie ma tu czasu ani miejsca na biografię Olgi Lazowicz, bo tak naprawdę nazywała się, insię. bo tak się naprawdę nazywała. A uwierzcie mi, w tej historii nie brakuje niczego. Jest matka generał, rewolucja, spotkanie z armeńskim mistykiem Gurdzajewem, małżeństwo ze znanym architektem. I strata córki, notabene imienniczki Swietłany, która zginęła w wypadku samochodowym. Po śmierci męża, Olga stanęła na czele bractwa, czyli grupy uczniów, współpracowników i przyjaciół mistrza, która miała kontynuować jego dzieło. Jednocześnie stała się też duchowym guru bądź duchowym szefem tej grupy. I w takie to barwne towarzystwo trafiła Swietłana. Nie wiedziała też, że wdowa po rajd świadomie szuka kontaktu ze znanymi osobistościami i że, jak twierdzą niektórzy, wykorzystuje te znajomości finansowo. Nie wiedziała też Swietłana, że pani Olga napisała już scenariusz i rozpisała rolę w tej historii. Podobno od początku Olga planowała wydać Swietłanę za mąż za Williama Wesleya Petersa, który wcześniej przez wiele lat związany był z jej córką, ową imienniczką, Swietłany. I takim sposobem Swietłana wpakowała się w niezłą kabałę. Być może to tęsknota za matczyną postacią w życiu sprawiła, że Swietłana na początku... Oddała się tym manipulacjom. A jej gospodyni nie próżnowała. Już pierwszego wieczoru przedstawiła jej łesa, bo tak go nazywano. Wysoki, przystojny, charyzmatyczny łez. Szybko zawrócił jej w głowie. Trudno w to uwierzyć, ale już trzy tygodnie po przybyciu na farmę, świetłana wyszła za niego za mąż. Media miały oczywiście używanie. I to wtedy pojawił się dowcip, że kolejna książka Swietłany powinna mieć tytuł zaledwie trzy tygodnie. Swietłana sama była oszołomiona rozwojem sytuacji, a Olga nie próżnowała. I tak na przykład już chwilę po ślubie prawnicy Swietłani, zarządzający jej majątkiem, dostali od Fundacji Olgę prośbę o finansowe wsparcie. Dopiero o ślubie Swietłana zrozumiała, że nie tylko wyszła za mąż za Wesa, ale stała się częścią całej wspólnoty i zobowiązana była do brania udziału w życiu tego bractwa, co jej ani przez chwilę nie zachwycało. Na to miała Swietłana za bardzo niezależny i wyrazisty charakter. Mąż zaczął też szybko, lekką ręką wydawać pieniądze Swietłany. Oczywiście nie konsultując tego wcześniej z nią. Wydarzyło się jeszcze coś, a mianowicie ku zdumieniu wszystkich, 44-letnia wówczas Swietłana szybko zaszła w ciążę. Olga na wiadomość o tym wpadła w furię, bo przecież w jej grupie nie było miejsca na dzieci, a małżonek Swietłany, Wesley. Stanął po stronie szefowej, nie żony, i oboje próbowali przekonać Swietłanę do aborcji. Ta jednak podjęła samodzielną decyzję i w maju 1941 roku urodziła córkę, którą po swojej babci, mamie swojej mamy, nazwała Olga. Swietłana próbowała jeszcze ratować, tudzież w zasadzie budować tą relację. Ale że była niepokorna i krąbrna, nie układało jej się ani z mężem, ani co ważniejsze, z szefową męża, czyli z Olgą. Swietłana szybko zdecydowała, że nie chce być więcej częścią tej dziwnej grupy, która w jej oczach coraz bardziej przypominała sektę. Po dwóch latach wynajęła najpierw maleńkie mieszkanko niedaleko od farmy, licząc, że mąż zamieszka tam razem z nią. Ale dzwonek do drzwi przyniósł nie męża, a papiery rozwodowe. Swietłana w pierwszym odruchu nie chciała rozwodu, ale w zasadzie nie miała już wyjścia. Oczywiście sprawy rozwodowo-majątkowe ciągnęły się jeszcze jakiś czas, a Swietłana... Układała sobie życie na nowo z małą córeczką. Była 46-letnią matką, samotnie wychowującą dziecko, bo tata niekoniecznie poczuwał się do roli ojca. Żyła samotnie. Większość znajomych, zafascynowanych znajomością z córką Stalina zniknęła. Innych sama Swietłana wypisała ze swojego życia. Wtedy też znalazła pocieszenie w religii, a w zasadzie w wierze, bo obce jej były wszelkie formalne rozwiązania w tej kwestii. Nie uchroniło jej to przed depresją i poczuciem osamotnienia. Czuła się zdradzona i oszukana. Coraz częściej zaglądała też do kieliszka. Nie miała też wtedy kontaktu z dorosłymi już dziećmi w Moskwie, co na pewno nie poprawiało jej nastroju. Ociechę znajdowało o dziwo w przeprowadzkach. Jest to o tyle dziwne, że przeprowadzka uchodzi za jeden z najbardziej stresogennych czynników w życiu, a świetłane, wieczne zaczynanie od początku jakby koiło. Zmieniała miasta, stany, kraje, czy choćby domy. Jej najmłodsza córka wspomina, że któregoś słonecznego dnia, kiedy świętowały dzień matki, Swietłana powiedziała hmm, dziś dzień matki, mam ochotę sprawić sobie jakąś przyjemność, co powiesz na przeprowadzkę. Być może koiło to lęk, który od lat towarzyszył jej w życiu. W tych najtrudniejszych momentach Swietłana korzystała też z pomocy psychiatry. Pomogła jej też praca nad kolejną książką. W 1978 roku otrzymała amerykańskie obywatelstwo. Odcięła się wówczas od swoich korzeni. W zasadzie już wcześniej zaczęła w codziennych kontaktach przedstawiać się jako Lana Peters. Co nie zmieniło oczywiście tego, że dla większości pozostawała córką Stalina. Powoli też problemem w jej życiu stawały się pieniądze, a w zasadzie ich brak, z każdym rokiem coraz dotkliwszy. W efekcie swojej naiwności i zupełnego braku rozeznania, Swietłana straciła nawet prawa autorskie do swojej najpopularniejszej i chyba najlepszej książki, a mianowicie. Do 20 listów do przyjaciela. Żyła skromnie, Słowana nie potrzebowała wiele, ale potrzebowała fundusze choćby na zapewnienie najmłodszej córce wykształcenia. Olga rosła, weszła w niełatwy wiek dojrzewania i zafundowała matce wszystkie atrakcje tego wieku, łącznie z próbą ucieczki z domu i fatalnymi wynikami w nauce. Na początku lat 80. Swietłana wyjechała do Londynu. Już wcześniej nosiła się z myślą o powrocie na stary kontynent i rozglądała się za dobrą szkołą dla córki. Bez wahania sprzedała więc dom w Stanach i po raz kolejny się przeprowadziła. Córkę umieściła w szkolnym internacie i znowu była sama. Dużo czytała. Uwielbiała na przykład nobokowa. Pasjami czytała też Junga, zwłaszcza jego myśli, sny i wspomnienia, próbowała wrócić do pisania. Problem z pisaniem polegał jednak na tym, że bała się jeszcze pisać po angielsku, a o rosyjskim nie posługiwała się przecież od lat. Starannie rugowała ojczysty język ze swojego życia, nawet z córką rozmawiała tylko po angielsku. Na początku lat 80. kontakt z nią nawiązał jej jedyny syn po 15 latach milczenia. Nawiązali regularny kontakt, pisali listy i dzwonili do siebie. Od Józefa Swietłana dowiedziała się, że jej córka Katia urodziła córkę i przeprowadziła się na Kamczatkę, gdzie pracuje jako geofizyk i bada wulkany. Katia na zawsze pozostanie na kamczatce. Olga uczyła się w szkole z internatem. Co ciekawe, to tam od bezczelnych dziennikarzy dowiedziała się, że jest wnuczką stalina. Matka nie powiedziała jej tego wcześniej, ciągle czekała na odpowiedni moment, który nie nadchodził. Dopiero nagonka mediów skłoniła ją do tej na pewno nieprostej rozmowy z córką. W tym też czasie nasza bohaterka coraz częściej ulegała paranoi, wszędzie wietrzyła spiski, podsłuchy szpiegów, chociaż tak naprawdę trudno stwierdzić, na ile wynikało to z jej irracjonalnych lęków i podejrzeń, a na ile z rzeczywistości. Bo przecież Swietłana była cały czas córką swojego ojca i ciągle kontrolowana była przez różne służby. Nie odnalazła się też w Wielkiej Brytanii. Coraz trudniejsza stawała się również jej sytuacja finansowa, a na dodatek dowiedziała się, że syn poważnie choruje. Wszystko złożyło się to na decyzję, której chyba nikt nie oczekiwał, a mianowicie na decyzję o powrocie do Moskwy. Swietłana dostała oficjalną zgodę od władz radzieckich, które, jak się wydawało, były zadowolone z takiego rozwoju sytuacji, bo to prawie jak powrót córki marnotrawnej. Żeby nie było tak prosto, Swietłana z córką wybrały się najpierw do Grecji i dopiero stamtąd do Rosji. Olgę Swietłana postawiła przed faktem dokonanym, nic więc dziwnego, że nastolatka wpadła w szał, jednak w końcu podporządkowała się decyzji matki. I tak pod koniec października 84 roku, Swietłana po 18 latach wylądowała w Moskwie. Po 18 latach spotkała swoją ojczyznę, swoje miasto, przyjaciół i już w pierwszych godzinach po przylocie swojego syna. Kiedy go ostatnio widziała, miał 21 lat, teraz prawie 40. I nie było oczywiście tak, że padli sobie bez wahania w ramiona, a w ułamku sekundy wszystko zostało wybaczone. Było między nimi może żalu, niedomówień i tęsknoty. Swietłana nie była przygotowana na tak złożoną reakcję emocjonalną. Na dodatek jej młodsza córka Olga nie mówiła w ogóle po rosyjsku i kompletnie nie umiała odnaleźć się w nowej sytuacji. Chyba dopiero wtedy Olga uświadomiła sobie na dobre, kim jest jej matka. Oczywiście władze chciały wykorzystać powrót Swietłany, stąd parę dni po przelocie zorganizowano konferencję prasową, na której... Swietłana powiedziała, że w USA stała się zabawką w rękach prawników, polityków i przedsiębiorców, że była zabawką CIA. Jej opowiedzi, jej wypowiedzi, przepraszam, później zmanipulowano i wyrwano z kontekstu. Ale w tych słowach może być moim zdaniem, ziarno prawdy, a przynajmniej Swietłana. Mogła się czasem czuć jak bezwolna marionetka w obcych dłoniach. Znowu krytykowano ją ze wszystkich możliwych stron. Jednocześnie władze radzieckie odnosiły się do niej z atencją, zapewniły jej wygodne mieszkanie i inne niezbędne rzeczy. Nie zmieniło to jednak faktu, że Swietłana nijak nie odnajdywała się w rzeczywistości. Nie odnajdywała się w kontaktach z synem nie wylewał za kołnierz, z synową, która jej od początku nie akceptowała, czy z wnukiem, którego w ogóle przecież nie znała. Światłana liczyła też na spotkanie z córką Katią, ale ta w odpowiedzi na listowną propozycję spotkania napisała chłodny list, w którym nazwała matkę zdrajczynią i nie ruszyła się z Kamczatki. Nie odnalazła się też w kontaktach z dawnymi przyjaciółmi, którzy żyli swoim życiem, ale w trochę innej rzeczywistości. Szybko zrozumiała, że powrót po latach był błędem, że takie powroty po latach zwykle są błędem, bo przecież w Moskwie czy w życiu jej bliskich czas nie stanął w miejscu. Svetłana nie wróciła do świata, w którym żyła. To w ogóle nie było możliwe. Szybko podjęła więc decyzję o przeprowadzce. A dokładnie o wyjeździe do gruzińskiej stolicy, do Tbilisi. Trudno powiedzieć, skąd ten pomysł. Swietłana była tam przecież wcześniej tylko jeden jedyny raz nie znała Gruzińskiego, nie miała tam bliskich przyjaciół. Mam wrażenie, że to była po prostu kolejna ucieczka. Na ślepo. I tak po jakiś pięciu tygodniach w Moskwie, Swietłana z córką, pociągiem wyruszyły do gruzińskiej stolicy. Było to całkiem po myśli rządzącego wówczas Gruzją Eduarda Szewartnadze, który próbował wtedy wzmocnić swoją pozycję na arenie ogólnorosyjskiej, bo w Gruzji już wzmacniać jej nie potrzebował. Przy, przyjął on więc córkę Stalina z otwartymi ramionami. Przez chwilę wydawało się, że będzie lepiej, a przynajmniej lżej i weselej. Ale i tutaj świetłanie nie udało się uciec od długiego cienia ojca, który był przecież wówczas w Gruzji ciągle uwielbiany, rzadko była tam anonimowa. Ciągle ją gdzieś zapraszano, ciągle ktoś chciał się z nią spotkać. Był to też czas, kiedy zarówno matka, jak i córka. Zdecydowanie za dużo piłem, No ale jak nie pić w Gruzji? Tak naprawdę Swietłana była bardzo samotna i pogubiona. Szybko zrozumiała, że znowu popełniła błąd. Popełnianie błędów wychodziło Swietłanie znakomicie. Ale jej błędy dla mnie często wynikały z jej ogromnej odwagi. Swietłana była odważna. I nie bała się żyć, nawet za cenę błędów. Szybko zrozumiała też, że Olga nie odnajdzie się ani w Moskwie, ani w Tbilisi. I to w dużym stopniu ze względu na nią podjęła decyzję o powrocie na zachód. A że do władzy doszedł właśnie Gorbaczow, powiedzmy bez większych problemów uzyskała zgodę na wyjazd. Wszystko to dobrze podsumowała jej młodsza córka. Mama porzucała rzeczy na całym świecie, gdziekolwiek się znalazła. Możemy to moim zdaniem rozumieć i dosłownie, i w przenośni. Swój pobyt w Moskwie Swietłana podsumowała najlepiej w rozmowie ze swoim bratankiem, synem Wasilia Aleksandrem Brudonowskim powiedziała do niego: Wiesz, chodzę sobie po Moskwie i nikogo już nie ma. Same krzyże, krzyże wszędzie wokół. Myślę, że ta podróż do Rosji była pewnego rodzaju pożegnaniem z ojczyzną ze strony Swietłany. Ona sama po latach uważała, że KGB wciągnęło ją w, rozg w rozgrywkę w chwiejącym się mocarstwie i wykorzystało do tego jej syna. Swietłana często czuła się marionetką w zimnej wojnie i wielkiej polityce. Swietłana wróciła do Stanów i znowu próbowała prowadzić normalne życie. Zamieszkała na farmie Spring Green i odpoczywała w ciszy i samotności. Olga uczyła się w tym czasie w szkole z internetem w Anglii. Finanse Swietłany były od dawna w opłakanym stanie, próbowała więc wygłaszać wykłady, ale że ciągle pytano ją o ojca, szybko z tego zrezygnowała. Próbowała też pisać. To wtedy powstała jej kolejna książka pod tytułem Opowieść dla Wnuczek, w której rozliczała się z powrotem do Związku Radzieckiego. No i oczywiście po jakimś czasie, jak już w tej ciszy i samotności odpoczęła, Swietłana zakochała się. Jej wybranek nazywał się Tom Turner i był takim Amerykaninem z prawdziwego zdarzenia. Miał 52 lata ona wówczas o jakieś 10 więcej. To znowu mężczyzna o ciekawej biografii, ale tym razem mężczyzna, którego interesowała ona, a nie jej korzenie. Światłana była szczęśliwa, ale jej szczęście nie mogło przecież trwać zbyt długo. Mimo iż młodszy przecież od niej o dobre kilka lat, Tom zmarł kilka lat później. Swietłana znowu została sama. Problemów przysparzała jej też córka, która rzuciła szkołę i zamieszkała w maleńkiej londyńskiej kawalerce z pewnym hipisem. Coraz częściej pojawiały się też problemy ze zdrowiem. Już w Tbilisi Swietłana miała poważne zaburzenia w pracy serca, teraz znowu wylądowała w szpitalu. Wyjaśniła to po swojemu: złość. Zakaża serce, powiedziała. A jej serce pełno było, pełne było złości i żalu i nie dawało już powoli rady. Wtedy też Swietłana zaczęła otrzymywać tajemnicze czeki. Twierdziła ona później, że nie miała pojęcia, że za tymi pieniężnymi przekazami stało CIA. Myślała, że to zapłata za tłumaczenia, które czasami wykonywała. Kiedy cała sytuacja wyszła na jaw, co zrobiła Swietłana? Oczywiście, dobrze myślicie, przeprowadziła się, tym razem do znajomej do Francji. Najpierw spędziła parę tygodni w odosobnieniu w katolickim klasztorze w Tuluzie, gdzie delektowała się spokojem, później odwiedziła znajomych w Paryżu. Ale i tam nie bardzo jej się układało. Nie mogła znaleźć wydawcy dla swojej nowej książki, nie znała tak znowu dobrze języka, a przede wszystkim nie znała realiów. Postanowiła więc pojechać do córki, do Anglii. Było ciężko. To wtedy Swietłana po raz pierwszy chyba pomyślała poważnie o samobójstwie. Próbowała nawet wprowadzić swój plan w życie na szczęście nieskutecznie. Był to chyba też taki moment w jej życiu, że najbliższa była wówczas rozpaczy i mroku własnej matki. Wspierała ją najmłodsza córka. Co ciekawe, wtedy też po mniej więcej 25 latach odezwała się do niej starsza córka, Katia. Mieszkała ona, jak już wspominałam, od wielu lat na Kamczatce, gdzie badała aktywność sejsmiczną wulkanów. Była wdową, miała córkę, trudny charakter i problemy z alkoholem. Potem pisały do siebie, czasami dzwoniły, ale żadna z nich nie miała wystarczająco pieniędzy ani na długie międzynarodowe rozmowy, ani na bilet lotniczy. Nie było też między nimi Prawdziwej bliskości. Zresztą skąd? Wtedy też jej młodsza córka, córka Olga, wyszła za mąż i zaczęła powoli oddalać się od matki. Ale że Swietłana zawsze była otwarta na ludzi i łatwo nawiązywała kontakty, znalazła sobie nowych znajomych i przyjaciół. Po raz kolejny się też przyprowadziła, tym razem bodajże była to przeprowadzka z Londynu do Kornwalii. Ciągle też coś się wokół nim działo, a to pracowała nad wydaniem, zebranym, zebra, nad wydaniem zebranych swoich książek, a to recenzowała pracę swojego kuzyna o rodzinie Aliwych, zupełnie się z nią zresztą nie zgadzała, a to wypowiadała się na tematy polityczne, czasami analizowała wielką historię, która była też częścią jej osobistej opowieści. Postanowiła też wrócić do Stanów. Trochę chyba za Olgą, która już wcześniej opuściła Wielką Brytanię. Tak też zrobiła. Miała trochę ponad 70 lat i postanowiła, że to chyba powoli czas, żeby osiąść w jednym miejscu. I wybór padł na Stany. Przez ponad rok mieszkała z córką, ale później wspólnie doszły do wniosku, że nie jest to dobre rozwiązanie. I to wtedy Swietłana... Postanowiła przeprowadzić się do ośrodka dla seniorów. Żyła skromnie, wspierana finansowo przez państwo. Jak zwykle dużo czytała, regularnie rozmawiała z córką przez telefon, czasami się też spotykały. Zaczęła mieć poważne problemy z kręgosłupem, z czasem poruszała się już tylko z balkonikiem, ale cały czas miała przytomny umysł. Siedziła, śledziła sytuację polityczną w Rosji i tak na przykład oceniła dojście do władzy dzisiejszego prezydenta Rosji. Napisała: Moim zdaniem Rosja zdecydowanie zawróciła w przeszłość. Ohydny agent, agent KGB i szpieg został prezydentem. Demo, demokratyczni przywódcy powinni go bojkotować zamiast tego. Ciągnie ich ku niemu jak ku butelce wódki. W jednym z ostatnich wywiadów pewien bezczelny dziennikarz spytał ją, czy wybaczyła ojcu. W odpowiedzi Swietłana wykrzyknęła: Nikomu nie przebaczam. Zniszczył mi życie. Niech to będzie jasne. Ojciec zniszczył mi życie. W Swietłanie ciągle drzemały silne emocje. Mimo tego jej córka Olga twierdzi, że w ostatnich latach życia Swietłana osiągnęła pewnego rodzaju spokój i równowagę, mimo iż w 2011 roku zdiagnozowano u niej nowotwór. Swietłana chciała być skremowana. Usankcjonowała też prawnie, że jej prochy mają pozostać w Stanach i że nikt nie ma prawa ich żądać czy przenosić. Nie chciała być marionetką, nawet po śmierci, po śmierci być wykorzystywana w jakichś politycznych gierkach. Kiedy umierała w szpitalu, nie chciała, żeby była przy niej jej córka, ale była to raczej próba chronienia Olgi przed trudnymi emocjami. W ostatnich minutach odwiedził ją kapłan nie wiem, jakiego obrządku, zresztą, jakie to ma znaczenie. Umarła spokojnie w wieku 85 lat, w listopadzie, który zawsze był dla niej najbardziej mrocznym miesiącem. Córka rozsypała jej prochy nad Pacyfikiem. Tak skończyło się niezwykłe życie tej chyba zwykłej kobiety. Kobiety, która przez całe życie walczyła o to, żeby być sobą i żyć swoim życiem chciała żeby dostrzegano i kochano ją a nie córkę stalina nie wiem czy jej się to udało tak naprawdę to wątpię ale na pewno dzielnie o to walczyła i z tą myślą was zostawię na koniec chciałabym um, polecić wam Trzy najważniejsze źródła, trzy książki, które były najważniejszymi źródłami tej mojej opowieści. Zacznę oczywiście od 20 listów do Przyjaciela, naszej bohaterki. To niewielka, naprawdę ciekawa i świetnie napisana książka, także serdecznie polecam. Zdecydowanie najważniejszym źródłem dla mnie była biografia Swietłany autorstwa Rosemary Sullivan pod tytułem. Córka Stalina, niezwykłe i burzliwe życie, Swietłany Aliłujewej. Polecam serdecznie. Neutralnie napisana książka, pełna interesujących szczegółów. Wspomnę też o książce znakomitego historyka, którego to fanką jestem od wielu lat, a mianowicie Simona Sebaga Montifiore. O książce pod tytułem Stalin, Dwór Czerwonego Cara. To z książek na pewno najważniejsze źródła tej opowieści. Oglądałam też sporo rosyjskich filmów dokumentalnych, ale te bardzo łatwo znaleźć jest na YouTubie, na YouTubie. Wow, dotarliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej długiej opowieści. Dajcie znać w komentarzach, czy wolelibyście, żeby takie długie opowieści, jeżeli jeszcze się przydarzą, dzielone były na części. Ucieszą mnie Wasze komentarze, ucieszą mnie lajki i subskrypcje. I już teraz zapraszam Was na kolejną z niszowych opowieści za jakieś trzy tygodnie.